Witam wszystkich. Obecnie jesteśmy na ulicy Gajowej. Chciałem zaakcentować film poświęcony zawracaniom na drodze w tym momencie dwujezdniowej. Zawracanie będzie nam w miejscu, nie na skrzyżowaniu zaznaczam, w miejscu, w pierwszym dozwolonym miejscu. W związku z tym, że tutaj nie było żadnego zakazu, możemy zawrócić. Proszę zobaczyć. Zawracamy, wjeżdżamy głęboko, dlatego że ruch jest w Polsce prawostronny. Zaznaczam to, akcentuję to, w związku z tym, że kursanci mają z tym problem i niestety instruktorzy również. Instruktorzy często uczą zawracania na krótko w takich miejscach. W związku z tym, że ruch jest prawostronny, dojeżdżamy do prawej strony. Jeżeli byłaby sytuacja taka, że na takim miejscu przy skrzyżowaniu ktoś wykonałby to zawracanie na krótko, no wtedy ewentualnie wyjątkowo moglibyśmy to zrobić. Ale ja jestem zdania, że w związku z tym, że ruch jest prawostronny, trzymamy się prawej strony. Zbliżamy się do skrzyżowania. Powróciliśmy do skrzyżowania ulica Gajowa z ulicą Kamienną. I tu będzie taka ciekawostka. Pokażę Państwu jedną ważną rzecz. W związku z tym zawracaniem właśnie. I teraz tak. Jak tutaj poradzić sobie z tą techniką zawracania? Tutaj, gdzie widać, gdzie te samochody wjeżdżają do środka, mamy taki azyl dla naszego samochodu. I teraz, jeżeli na lewej stronie drogi, popatrzmy na tą drogę, na lewej stronie drogi jadą pojazdy. Teraz oczywiście nie możemy wjechać, bo byłoby to wymuszenie i absolutnie nie możemy tego wykonać. Poczekamy na odpowiedni moment. Proszę zobaczyć, co teraz się dzieje. Samochód wjeżdża oczywiście do środka. Powinien się schować na tyle, żeby pojazdy, które jadą za nim, mogły kontynuować jazdę. On nie do końca się schował, ale nie o to tutaj chodzi nam teraz. Teraz tak, wjeżdżamy do środka tego przesmyku, upewniamy się, czy jest bezpiecznie, zawijamy i w ten sposób, oczywiście zachowanie szczególnej ostrożności. Powtórzymy to zawracanie jeszcze raz, pokażę, kiedy mogłoby być inaczej, wyjątkowo inaczej, kiedy mogłoby być inaczej. Tak jak wspomniałem. Tak jak teraz jesteśmy, proszę zobaczyć na skrzyżowaniu. Ruch prawostronny, trzymam się prawej strony, ustawiam samochód tak, jakbym skręcał, ale wykonuję jeszcze jeden skręt i na tym polega to zawracanie. Teraz dojeżdżamy do tego spornego punktu, gdzie są częste dyskusje z instruktorami, jak tutaj zawrócić. Kiedy można by było zrobić to na tak zwanie na krótko? Proszę zobaczyć, jeżeli teraz po prawej stronie jechałyby pojazdy, sznur pojazdu, po lewej stronie mielibyśmy wolny pas, to wtedy wyjątkowo można by było zrobić na krótko. W innym przypadku nie. Czyli teraz tak, po prawej stronie mamy samochody jedące, my tutaj możemy teraz to zrobić na krótko. Już nas nie ma, opuściliśmy skrzyżowanie. W miarę trzeba to zrobić dynamicznie, jeżeli tylko można, żeby ten czas, kiedy jesteśmy na tym skrzyżowaniu, był w miarę jak najkrótszy.